Siemano, siemano, czekajcie na nowy album Pluta, Szepty Prawdy. Gwarantuję, że będzie warto. Spunkhouse. Siemanko, z tej strony Pluto Nabol. Słuchajcie, jesteśmy w Home Run Studio. Chciałem was poinformować, że rozpocząłem właśnie pracę nad 8. solowym albumem, który będzie nosił tytuł Szepty Prawdy. Dziś jadł pierwszy bardzo fajny kawałeczek. Pomyślałem sobie, że dawno nie było takich zakulisowych odcinków, takich promocyjnych filmików, jak przy projekcie Wilcze Zmysły i Pokoleniu 90. Było to właściwie na półmetku, więc po kilku albumach pomyślałem sobie, że będzie to spoko sprawa, żeby między klipami, między informacjami jakimiś płytowymi puszczać właśnie takie odcinki. Będziemy działać w studiu, będziemy działać podczas kręcenia klipów, na jakichś wyjazdach, jakichś różnych sytuacjach, także myślę, że będziecie z tego tytułu zadowoleni i będziemy tymi filmikami uzupełniać cały album, całą promocję i cały rok działania nad płytą. Raz. Yo. Szklane domy rozbijają zwykli chuligani z Wall Street. Mają klientów, a jeden nawet miał wąsi. Ich zyski przynosi konflikt, a więc nie ma co w to wątpić, że kolejna inwestycja to kolejny manewr zbrojny. Ale ziomuś, bądź spokojny, przecież mówią ci na stacjach, że bez kilku dawek szczepień. Banks, po 3 miesiącach trzeba rozruszać gardło, żeby na 8. płycie poziom był jeszcze wyższy niż na poprzednich. Także wskakujemy na mic i działamy. Pozdróweczki. Jak mawia klasy, który wpłynął na mą postać, trzeba się zmieniać, aby wciąż sobą pozostać. Świat nie wybacza i wymaga twardych postaw. Jak nie ogarniasz podstaw, to weź narkotyki, odstaw tu. Ogólnie rzecz biorąc, jak przy każdej płycie, zarzekałem się, że zrobię sobie rok przerwy, żebym sobie od tego wszystkiego odpoczął, żebyście wy sobie ode mnie odpoczęli. Ale kiedy opada już ten kurz promocyjny, kurz premiery całego albumu, no to zaczyna rodzić się we mnie głód twórczy i jak zawsze łamię dane sobie słowo i zaczynam działać z kolejnym albumem. Teraz mamy sporo tematów do poruszenia, frustracja wewnątrz narasta z dnia na dzień, także myślę, że to jest dobry moment na to, aby uderzyć z kolejnym albumem, więc ponownie jesteśmy w miejscu znanym i ponownie działamy z kolejną płytką, także mamy o czym pisać, mamy co robić, więc działamy, zapraszamy, sprawdzajcie jazdy mikrofonowe i plenerowe. Siemanko, jest 4 rano, jestem na Rzeszowskim Wisłoku, poranna fotografia przyrodnicza, polecam wszystkim serdecznie zażyć tego darmowego narkotyku przyrodniczego, przyjechać, nie przespać jednej nocy, nie chlać w barach, w lokalach, budzić się zmięty i zmarnowany, tylko korzystać od samego rana z darów natury. Pozdrawiam serdecznie, polecam i do zobaczenia za 2 godziny. Kaweczka z rana jak śmietana, musimy się zawijać, bo deszcz zaczyna padać, także żeby aparaty nie zmokły, zawijamy na wazę. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia. Dzisiaj kolejny traczek na Szepty Prawdy. Niestety alergia troszkę daje się we znaki, siada na gardło i głos lekko się chwieje, natomiast udało nam się traczek nagrać jak należy, ale kurczę, pogoda nie służy alergikom, którym jestem od kilku lat, ale na szczęście udało się zrobić wszystko, także lecimy z plecami i kończymy. Pozdrówki. Jestem dumny, że w żyłach płynie krew polska, serce romantyzmu, duchy nieudanych powstań, hetmańskie buławy, bielik z piastowskiego godła, złote myśli wieszczów, niewolnicze życie chłopstwa, wojenne rzemiosła, nasze wspaniałe strategie, rozpędzona ciężka jazda, rozgrzewana pięknym śpiewem, konspiracyjne podziemie, żyjące w lesie jak cienie, zastrzeleni robotnicy, zabrak współpracy z systemem. Siemanko,
HDX z tej strony, jesteśmy właśnie w Comran Studio, gdzie realizujemy już 8 krążek Pluta. Dzisiaj aranże, ale też no, na co dzień dużo miksów, dużo nagrywek, dużo wszystkiego związanego z tą płytą. Bardzo się cieszę, że jestem częścią tego przedsięwzięcia i co mogę powiedzieć? Czekajcie na to, bo warto. Bang! Ogólnie rzecz biorąc, to już moja 8 płyta. Pomyślałem sobie, czy mam takie postanowienia, że troszeczkę na tej płycie poeksperymentuję. Płyta oczywiście będzie w starym, klasycznym stylu jak zawsze, ale muszę wprowadzić coś nowego, może jakieś bardziej skoczne refreny, jakieś bardziej ciekawe wstawki, żeby nie było wszystko tak schematycznie, pak, ciach, 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 tylko będziemy działać, będziemy kombinować, będziemy dogrywać jakieś ciekawe, gościnne wokale. Coś, czego nie było na płytach poprzednich. Mam nadzieję, że mi się to uda. Oczywiście wszystko zachowujemy w starych, klasycznych treściach. Co więcej mogę powiedzieć? Śledźcie, sprawdzajcie. Dzisiaj dopiero zaczynamy. Nagrałem dopiero pierwszy numer, także jest to typowy, ewidentny początek. Będziecie całą drogę powstawania tej płyty razem ze mną. Będziecie tutaj za kulisami, w kabinie, w studiu. Będzie ciekawie, na pewno będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda od kuchni. No i co, dziękuję jeszcze przy okazji bardzo za bardzo pozytywny odbiór Dzikich Pieśni, czyli płyty poprzedniej. Bardzo dużo sprzedanych egzemplarzy, bardzo dobre recenzje, bardzo dużo pozytywnych wiadomości, za to wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że z kolejną płytą będzie jeszcze lepiej, że ta płyta jeszcze bardziej przypadnie wam do gustu. No i co, nie będziemy już więcej przedłużać. Dzięki wielki raz jeszcze, pozdrawiam was i czekajcie na kolejny odcinek i kolejne numery. Pozdróweczki. Okej, dzisiaj nagrywamy kolejny traczek, który będzie drugim singlem na płycie, singlem z obrazem. Ogólnie rzecz biorąc, kawałek nazywa się Inny niż wszyscy. Numer jest też inny niż wszystkie, ponieważ jest to chyba pierwszy kawałek, pod który nawijam pod znacznie szybszy beat. Wyszło fajnie, wyszło bardzo ciekawie, także zobaczycie to razem z klipem. Troszkę innowacji, ale wszystko w starych zasadach, także jedziemy dalej. Dogrywamy plecy, kończymy i ogień. Pozdro. Przeglądam Stany, rzucam kurwami, niedługo ta władza mnie puści z torbami. Mam firmę z ciuchami, 7 lat na fali, dziś koszty produkcji nie mieszczą się w bani. Na siebie zdany, łyk ciepłej kawki, na życie patrzę oczami zajawki. Otwarcie migawki na drewniane ławki, gdzie leżą maluszki. Lecimy w Taterki, tak właśnie, załoga. Szary z tyłu, Andrzej z tyłu, prowadzi, pyk, pyk, pyk. Idziemy pobujać, zrelaksować się w sobotkę. Do zobaczenia na szlaku. Różne są poranki piękne, ale zimne piwko nad Ciklawą, zaraz po wschodzie słońca, jest najlepszy. Pozdróweczki. Patrzcie, co się dzieje dookoła. Wiesz to, że nic nie wróci. Zostały nam wspomnienia do porannej kawusi. I wiesz co, właśnie tak. Jeszcze DJ Radziun będzie w to zaangażowany. Także pierwszy traczek pełną parą. Jazda, nie będziemy wam więcej zdradzać. Czekajcie na album.